Panie marszałku, panie ministrze, uprzejmie donoszę, że mam drugie hobby po doskonaleniu, a mianowicie ustalenie, czy prawdą jest to, co mówił 28 lutego pan minister Sławecki na posiedzeniu komisji. A mówił tak, cytuję: im gmina jest biedniejsza, tym większe środki otrzymuje na wypłatę pomocy materialnej dla ucznia. Natomiast praktycznie żądanie wkładu własnego oznacza w praktyce, że Narodowy Program Stypendialny, zamiast wyrównywać szanse edukacyjne uczniów, staje się narzędziem segregacyjnym i to uregulowanie prawne jest problemem. Zaznaczam, nie tylko Ministerstwa Edukacji. Chcę przedstawić oficjalne stanowisko, że biorąc pod uwagę stanowisko ministra finansów, orzecznictwo sądów oraz stanowisko NIK, Ministerstwo Edukacji zastosuje się do literalnej interpretacji cytowanego artykułu 128 ust. 2. Jednakże niezależnie od wyżej wymienionego działania podejmuje starania o wyłączenie spod rygoru cytowanego przepisu pomocy materialnej dla uczniów. Co to oznacza? Przy kolejnej nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego trzeba uregulować to ustawowo, bo te interpretacje będą różne. Bez konieczności wkładu własnego i to jest moim zdaniem najważniejszy wniosek z tej dyskusji. Takie stanowisko prezentował pana kolega wiceminister edukacji, pan Tadeusz Sławecki. Pytanie. Czy w MEN-ie prowadzone są prace nad tym rozwiązaniem, o którym mówił pan minister Sławecki? Jeśli tak, to kiedy ono pojawi się w Sejmie? I proszę również, tak jak to pierwsze pytanie z mojej klubowej wypowiedzi, proszę odpowiedź na piśmie. Dziękuję, panie pośle.